Tak, policja chce ścigać przestępców. Pomysł jak z filmu. Brytyjska policja testuje odrzutowy kombinezon. Firma Gravity Industries zyskuje coraz większą popularność za sprawą swojego innowacyjnego urządzenia. Tym razem zalety odrzutowego kombinezonu postanowiła sprawdzić brytyjska policja. Gravity Industries to brytyjska firma, która zapisała się już w historii świata swoimi wynalazkami. Odrzutowe kombinezony tworzone i rozwijane przez przedsiębiorstwo były już wykorzystywane m.in. przez holenderskie siły specjalne Marsow, a także brytyjskie siły Royal Marines. Teraz rozwiązanie postanowiła sprawdzić brytyjska policja. Richard Browning, właściciel firmy oraz pomysłodawca urządzenia, postanowił zaprezentować możliwości swojego wynalazku służbom mundurowym. W tym celu wziął on udział w serii i scenariuszy policyjnych, gdzie zademonstrował duże możliwości kombinezonu w przypadku pogoni za przestępcami. Jednym z testów było m.in. przechwycenie mężczyzny, który rozpoczął ucieczkę z miejsca punktu kontroli. Przyznać trzeba, że odrzutowy kombinezon idealnie wykonał swoje zadanie. Szybkość oraz manewrowość wyposażonej w niego osoby jest właściwie bezkonkurencyjna z możliwościami uciekającego człowieka. Na ten moment trudno jednak przewidzieć, czy podobne kombinezony trafią kiedykolwiek do wyposażenia policji. Firma Gravity Industries wycenia koszt jednego urządzenia na około $430 tysięcy, a to nie mało, nawet jak dla budżetu brytyjskich służb.